Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. No i na samym początku oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji na moim kanale. Dzisiaj mam dla was wywiad z Jakubem Wierzcholskim, czyli CEO giełdy Egera, polskiej giełdy, wcześniej przed rebrandingiem zwanej też BitCloud. No i mam takie 5-minutowe nagranie, właśnie takie 5-minutowe Q&A z InvestCapsów 2023, które odbyły się ostatnio w Krakowie. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania. Cześć Jakub, teraz jesteśmy CEO giełdy Egera. No i powiedz nam Jakub, w ogóle od kiedy jesteście na rynku polskim? Od 4 lat jesteśmy na rynku polskim, od pół roku jesteśmy na rynku całym Europy. Czyli 4 lata, no to mamy rok 2019, zgadza się? Dokładnie. Dobra, teraz powiedz mi, jaką macie płynność i na jakich parach można tak spokojnie u was tradować? Czy macie dużą płynność na jakichś altcoinach, czy tylko Bitcoin, Ethereum, takie bardziej popularniejsze pary? Mamy kilka par takich głównych, czyli Bitcoin, Ethereum, jak powiedziałeś. Na tych głównych parach jest oczywiście większa płynność, na tych mniejszych trochę mniejsza. Mamy kilka projektów, które są typowo polskie, na przykład Big Short Bet. To teraz listujemy kolejne 4 projekty, część z nich będzie też z Polski. Myślę, że jeżeli chodzi o Bitcoin, złotówka, mamy dość dużą płynność, można spokojnie wymienić to przysłowiowe, nie wiem, 100-200 tysięcy na spokojnie, bez ruszenia zbytnio kursu. Dobra, czyli generalnie rzecz biorąc u was, jakby dla Polaków bez problemu można cashować sobie te bitcoiny, Ethereum czy cokolwiek innego. A jak jest ze stablecoinami? Jakie macie stablecoiny i po jakich sieciach je obsługujecie? Mamy USDC i EuroC. Głównie one jest przeznaczone dla klientów z zagranicy. Dla Polaków mamy złotówkę, która to nie jest jakąś tam złotówką, że trzeba z nią kombinować. Mamy depozyty normalnymi przelewami bankowymi, które księgujemy 24/7. Mamy Blika, którego można deponować w złotówkach. Dlatego dla ludzi z Polski raczej te rynki do złotówki są najlepszą opcją. Natomiast jeżeli chce ktoś korzystać z euro czy USDC, EuroC w postaci euro księgujemy 24/7 za pomocą SEPy i SEPy Instant, więc można nadal tradować na tych parach, natomiast dla Polaków najlepsze jest zostawione zawsze na początku. Dobra, a jeśli chodzi o wpłacenie tych stablecoinów, po jakich sieciach obsługujecie? Czy to jest TRX, BSC, czy jakieś inne sieci? Mamy aktualnie Ethereum i teraz będzie dodawany Polygon dla USDC. Nie, Polygon, fajna sieć, tania sieć też i dość sprawnie działająca i rozwijająca się, więc jak najbardziej za. Więc to już byłaby fajna sprawa, fajna też konkurencja. I tutaj mam też pytanko, bo jest właśnie wspomniane NFT-ki. Jak to wygląda u was z NFT-kami? Jak je obsługujecie, jak je przechowujecie u was w firmie? Aktualnie jest wersja beta dostępna dla niektórych użytkowników odnośnie NFT-ków. Wprowadziliśmy taką usługę, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu listować, robić nowego listingu NFT-ków, bo nie będzie tam po prostu dużo ofert. Więc wykorzystaliśmy OpenSea i za pomocą naszej platformy można po prostu szybko, blikiem, tak naprawdę 10 sekund, zakupić swoje pierwsze NFT-ki. Na OpenSea? Dokładnie. Podłączając jednocześnie MetaMaska, dlatego te NFT-ki nadal są u was, jakby są w waszym posiadaniu. My zajmujemy się tym tematem, że podajecie na przykład kod Blika albo wpłacacie. Czyli pośrednictwo. Dokładnie. Tak, żeby to dla użytkownika było mega proste, żeby ten próg wejścia był praktycznie zerowy. No to super, bo to jest taka opcja, której jakby jeszcze nie widziałem. W ogóle na rynku polskim nie ma, a szczególnie no na rynku gdzieś tam światowym też jest to trudno znaleźć, gdzie jakby giełda pomaga w pośrednictwie. Bardziej jest tak, że no radź sobie sam, jednak jest to z opozycji, nie musisz sobie poradzić, musisz znać MetaMaska. Dobra, jeszcze pytanko odnośnie listingów. Jak to jest z dodawaniem w ogóle jakichś projektów? Jak ja na przykład chciał sobie stworzyć własny projekt, jak to jest z dodaniem takiego projektu? Czy jesteście w stanie wziąć w ogóle pod uwagę taki projekt, czy jak to w ogóle wygląda? Tak, przede wszystkim bierzemy pod uwagę praktycznie wszystkie projekty. Było bardzo dużo projektów, które się do nas zgłaszały i proponowały nam 6-cyfrowe kwoty za listing.
Jak można zobaczyć, nie ma ich dostępnych u nas w ofercie, co pokazuje, że po prostu ich nie listujemy. Mamy założenie takie, jeżeli projekt faktycznie chce być zlistowany, musi nas przekonać i przekonać nasze community, bo bardzo często community, na przykładowo nie chcieliśmy wprowadzić Ripple'a, natomiast nasze community uparło się, że chce mieć Ripple'a i ma Ripple'a z najtańszymi wypłatami, tam za jeden grosz może wypłacić Ripple'a. Natomiast wprowadzamy niektóre projekty, takie jak Big Short Bet ostatnio. Teraz będziemy wprowadzać Hashapa. To są projekty, które według nas wprowadzają olbrzymią wartość. Na przykład AdShares, kolejna taka platforma z polskiego podwórka, która jest mało znana dla Polaków, ale jest olbrzymia na całym świecie. Jest dużo takich projektów. Jeżeli masz projekt, chcesz przyjść i zlistować się do nas, musisz przekonać nas, że faktycznie masz utility dla ludzi. I tyle. Jeżeli nas do tego przekonasz, zlistujemy to za darmo. Super. No ja jestem w trakcie tworzenia własnego projektu, więc może się też nawet kiedyś zgadamy. Ale projekt jeszcze w delikatnych powijakach, więc zobaczymy. Super. No to dzięki za wielkie za wywiad. Myślę, że zgadamy się gdzieś tam jeszcze w przyszłości. No i moi drodzy, z takich dodatkowych jeszcze informacji o giełdzie Egera, tutaj mamy waluty, które obecnie obsługują, jest to Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple, BigSB, USDC i Litecoin. No i z tego co widzę, najbardziej nas jako Polaków, którzy chcieliby też cashować swoje właśnie kryptowaluty, interesowałby tutaj najbardziej XRP i Litecoin, bo są tutaj jakieś wolumeny. No oczywiście, jeśli chcecie wysyłać sobie po tych droższych sieciach, to możecie również Bitcoina i Ethereum. Tutaj jakieś tam większe wolumeny też są, a na pozostałych parach jeszcze tutaj nie mamy dużych wolumenów na tej giełdzie. Ja przed chwilą sobie założyłem konto, przed chwilą je zweryfikowałem, także mam, jeszcze nie testowałem, aczkolwiek no z tego co mi wiadome, te wpłaty, wypłaty działają tutaj błyskawicznie, mamy tutaj właśnie Blika, Visa, Express Elixir, Instant Banking i SEPA. Także giełda zapowiada się ciekawie. No niestety akurat te wolumeny nie są tutaj jeszcze duże, aczkolwiek tak czy inaczej zamierzam właśnie przetestować do opcji cashowania na złotówki tą giełdę. Jeśli wy chcecie również przetestować tą giełdę Egera, no to oczywiście link do niej znajdziecie w opisie tego wideo, jak zawsze. No i wszystkie linki, które gdzieś tam zawsze wstawiam, które przeglądam w naszych wideo tutaj właśnie na moim YouTube, zawsze pamiętajcie o tym, że znajdziecie w opisie tego wideo. A tymczasem zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli się podobało. No i pamiętajcie też, żeby zostawić subskrypcję i wbijać na nasz kanał Disco. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!